Pan samochodzik. Kniszyńskie klejnoty. Rozdział piętnasty. No, to mamy naszego świętego, ucieszył się Michał. Biegnę po samochód. Zawołałem podekscytowany. Ale to niedaleko stąd, zauważył Piotrek. Najwyżej półtora kilometra. Dobrze. Pójdziemy na piechotę. Ale jest jeszcze ktoś, kogo powinniśmy wziąć ze sobą. Czekajcie tu na mnie. Zaraz wracam. Ruszyłem z kopyta. Mało nie pogubiłem pantofli. Pobiegłem po Barbarę. Bo jeżeli tam miała być druga część skarbu, przecież była moim partnerem w poszukiwaniach. Parę minut później byłem już na terenie wykopalisk. Zbieraj się. Mamy bombową wiadomość krzyknąłem do dziewczyny siedzącej nad jakimś profilem w kolejnym wykopie. Musiałem sprawiać dziwne wrażenie, bo spojrzała na mnie kompletnie zaskoczona. Nie było czasu na ceregiele. Wskoczyłem do dołu i pociągnąłem ją energicznie za łokieć. Puść mnie. Już idę, wariacie. Nie zważając na protesty, pociągnąłem ją za sobą. W kilku zdaniach wyjaśniłem jej, o co chodzi. Pięć minut później byliśmy z powrotem w obozowisku harcerzy. Żwirówką doszliśmy do skrętu szosy wiodącej do wodziłówki. Doszliśmy, to mało opowiedziane. Rosnąca z każdym kolejnym metrem ekscytacja sprawiała, że poruszaliśmy się szybkim marszobiegiem niczym Mistrz Korzeniowski. Po obu stronach drogi rozpościerały się łąki. Po prawej, za nimi, widniał skraj puszczy. Po jakichś dziewięciuset metrach w perspektywie drogi pojawił się niewielki lasek, a jeszcze przed nim, z prawej strony, skupisko dzikich chaszczy i zarośli. Wśród nich, mniej więcej trzydzieści metrów od drogi. Widniał szary prostopadłościan murowanej kapliczki. W jej frontowej ścianie widać było pusty oczodół niszy, w której niegdyś stała figura świętego. Z trudem przedarliśmy się przez zarośla. Kolczaste pnącza jeżyn boleśnie drapały skórę i wczepiały się w ubrania. Kapliczka była stara, na oko miała ponad sto lat, blaszany daszek był na wpół przerdzewiały i cały dziurawy, a na brudno szarych ścianach widniały rudeliszaje zacieków. Obszedłem ją dokoła. Na tylnej ścianie, nad linią zarośli, widać było znak, wydrapany w miękkim, zmurszałym wapnie. Przedstawiał trzy skrzyżowane strzały. Taki sam widziałem na tamtej monecie, zawołałem z radością. Czułem, że jesteśmy tuż, tuż. Że zasłona tajemnicy zaczyna podnosić się w górę. Ale, jeżeli tu coś jest, trudno będzie to coś znaleźć, Barbara rozglądała się po otaczających nas chaszczach. W życiu często najtrafniejsze okazują się najprostsze rozwiązania, odpowiedziałem. Wziąłem do ręki leżący na ziemi kamień i zabrałem się do opukiwania ściany. Zacząłem od góry. Tam stary mur dawał jednolity odgłos litej ściany. Dojechałem do wysokości, na której znajdował się rysunek strzał. Nadal nic. Rozgarnąłem na boki jeżynowe pnącza. Zacząłem stukać dalej. I jakieś 40 cm nad ziemią uderzenia kamieniem wydobyły ze ściany głuchy odgłos pustej przestrzeni. Michale, pożycz mi swoją finkę. Poprosiłem. Opkałem jeszcze raz ścianę trzonkiem noża. Pustka miała kształt kwadratu o boku mniej więcej 30 cm. Sprawdzamy. Mruknąłem do siebie. Najwyżej będę musiał się tłumaczyć przed konserwatorem zabytków. Wbiłem ostrze finki w wapienną zaprawę. Porządna stal weszła w głąb na pół centymetra. Zacząłem dłubać coraz głębiej. Kawałki zaprawy osypywały się z szelestem na ziemię. Pod spodem była ścianka zmurowanych na sztorc cegieł. Zaprawa między nimi była tak zmurszała, że gdy pchnąłem je, jedna wpadła w głąb pustej przestrzeni. W jej miejscu pojawił się w ścianie czarny otwór. Włożyłem do środka rękę. Jakieś naczynie mruknąłem do zebranych. Silnymi uderzeniami dłoni wyrwałem dodatkowo dwie cegły. Zagłębiłem ponownie rękę w poszerzonym otworze. Pół minuty później światło słoneczne oświetliło w moich rękach wąskie, gliniane naczynie. Jego otwór był zakryty nawoskowanym płótnem i okręcone grubym, konopnym sznurkiem. Pod wpływem czasu. Zamknięcie to całkiem zmurszało, a wbita przeze mnie do środka skrytki cegła rozerwała płótno. Z przechylonego naczynia zaczęły wypadać na ziemię złote klejnoty, zdobione szlachetnymi kamieniami. Ale skarby, jęknął oczarowany tym widokiem Piotrek. Pawle, jesteś wspaniały. Barbara nachyliła się i pocałowała mnie mocno w policzek. Schyliłem się i podniosłem z ziemi okrągły medalion. Był zrobiony z grubej złotej blachy. Z jednej strony był na nim wytłoczony orzeł z godłem Hiszpanii, z drugiej dwie kolumny w otoczce z dużych, szlifowanych diamentów. Plus ultra odczytałem, widniejący na nim napis. To diamentowy medalion króla Zygmunta Augusta. Wspaniały skarb. I w tym momencie stała się rzecz zupełnie zaskakująca. Nie ruszać się, bo będę strzelać usłyszeliśmy głośny krzyk. Gdy podniosłem wzrok, zobaczyłem jakiegoś faceta wychylającego się z za muru kapliczki. Pomimo upału, gość był w czarnej skórze, a na głowę miał naciągniętą czarną pończochę. W prawej ręce trzymał pistolet wycelowany w naszą stronę. Te, lala. Zbieraj te cacka do tego plecaka. Szybko ryknął do Barbary, rzucając go pod jej nogi. Przerażona dziewczyna spojrzała na mnie pytającym wzrokiem. Zrób co ci kazał. Odezwałem się. Widziałem, że facet nie żartuje. Pomimo maski skrywającej twarz, rozpoznałem w gangsterze brodacza widzianego w tekocińskiej synagodze. Gdy wszystkie precioza były już zebrane, typ doskoczył do dziewczyny. Wyrwał jej plecak z rąk. Opróżniać kieszenie wyknął do nas. Wykonaliśmy polecenie. Podniósł z ziemi mój telefon komórkowy i ten którego używał Michał. Wyjął z nich karty i rzucił je daleko w krzaki. Doskoczył do Barbary i pociągając ją do siebie, przystawił dziewczynie do skroni pistolet. A wy, gnojki, pod ścianę, z rękami na karku, warknął do nas. Szybko i nie ruszać się, bo zrobię tej ślicznotce dziurę w głowie. Nie mogłem narażać Barbary. Pierwszy podszedłem do ściany, pociągając za sobą harcerzy. Odwrócony, z wzrokiem wbitym w chropowatą szarość. Jedynie kątem oka widziałem, że bandzior ciągnie barbarę za sobą. Zniknęli za rogiem kapliczki. Minutę później od strony drogi dobiegł nas odgłos ruszającego z piskiem opon samochodu. Wyskoczyłem błyskawicznie z zamuru. Ciemnozielony opel znikał w perspektywie drogi, pędząc w stronę miasta. Dzwońmy na policję, zawołał Barnaba. Może go złapią. Gorączkowo skoczył w stronę wyrzuconych w krzaki telefonów komórkowych. Szkoda czasu. W tych krzakach będziesz szukać ich pół godziny. A tymczasem ten drań będzie już daleko stąd, zadecydowałem. Biegniemy do mojego samochodu. Półtora kilometrowy dystans. Za dobrych czasów w czerwonych beretach. Przebiegałem w kilka minut. Minęło jednak kilka lat i kondycja była już nieco gorsza. Ale świadomość, że ten bandzior może zrobić coś złego barbarze, dodawała mi sił. Słońce prażyło prosto w nos, rozpalone powietrze wysuszało płuca, stróżki potu płynęły po twarzy i po plecach, ale ja biegłem twardo przed siebie. Harcerze początkowo dzielnie mi towarzyszyli, ale z upływem czasu zaczęli zostawać w tyle. Po kilku minutach wbiegłem zdyszany na podwórko, na którym stał mój trabant. Psiakrew. Wyrwało mi się na widok dwóch kapci w przednich kołach wozu. Musiałem przyznać, że moi przeciwnicy nieźle mnie rozpracowali. Minutę później na podwórko wpadli zadyszani harcerze. Umiecie podnieść samochód lewarkiem? Mowa. Zawołał Michał. Narzędzia są w bagażniku. Łap kluczyki. Zabrali się żywawo do roboty. Ze schowka obok kierownicy wyjąłem zapasowy telefon komórkowy. Wybrałem numer posterunku. Z komendantem Miętusem rzuciłem do słuchawki. Gdy się zgłosił, szybko wyjaśniłem mu, co się stało. Uciekł ciemnozielonym oplem. Uprowadził pannę Barbarę jako zakładniczkę. Podejrzewam, że pojechał w kierunku Cina. Zrozumiałem. Zawiadomię zaraz tamtejszy posterunek. Mam prośbę. Niech go obserwują, ale bez zatrzymywania. Ten drap doprowadzi nas do swych mocodawców. Uwaga, jest tu uzbrojony. Harcerze postawili już trabanta na podnośniku i odkręcili oba przebite koła. W bagażniku miałem jedno, zapasowe. Panie Pawle, co się stało? Usłyszałem z tyłu zdumiony głos pani Heleny. No cóż, mieliśmy nieoczekiwaną wizytę. Odpowiedziałem z goryczą. Ale kto mógł to panu zrobić? Zapytała ze zgrozą. U nas jest tak spokojnie. Na śmierć bym zapomniała. Jakieś pół godziny temu była tu jakaś cudzoziemka. Bardzo słabo mówiła po polsku. Pytała, kiedy pan wróci? Jak wyglądała? Zapytałem, tknięty niedobrym przeczuciem. Podany przez gospodynię opis nie pozostawiał wątpliwości. To była Barbarela. Zanim stąd poszła, kręciła się trochę po podwórku. Ale nie sądzi pan chyba, że to ona. Przecież to kobieta sprawiała takie miłe wrażenie. Pozory niekiedy bardzo mylą, pani Heleno, ale to już teraz nieważne. Niech mi pani powie, czy któryś z pani sąsiadów ma może samochód. Potrzebuję natychmiast pożyczyć takie koło, zapytałem, pokazując na przebitą oponę Trabanta. Gancarczek jeździł kiedyś podobnym autem, odpowiedziała. A gdzie on mieszka? Dwa siedliska dalej. Na prawo, domy z czerwonym dachem. Panowie, pobiegniecie tam, zwróciłem się do karcerzy. Śrobi, panie Pawle. Zawołał Michał. Dokręcałem śruby zmienionego koła, gdy wrócili po paru minutach. Udało się, wysapał Michał, wskazując na koło otoczone przez Piotroka i Barnabę. Super. Dawajcie je tu. Trzy minuty później wóz był już sprawny. Wskoczyłem za kierownicę. Harcerze zajęli szybko pozostałe miejsca. Gdy przejeżdżałem przez rynek, zadzwonił mój telefon. Miętus. Dzwonił komendant z Tykocina. Ten facet przejechał przez miasto, ale nie skręcił na Warszawę i Białystok. Pojechał prosto na piermusy i Niechcice. Jak pan dotrze do Tykocina, proszę zajechać na posterunek. Uprzedziłem tamtejszych chłopaków, w czym rzecz. Udzielę panu pomocy. Wybrany przez Bandziora kierunek mógł oznaczać dwie rzeczy. Albo facet wybrał okrężną drogę, żeby zgubić ewentualną pogoń, albo mieli w tym rajonie swoją kryjówkę. To drugie wydawało się być bardziej prawdopodobnym. Przed wyjazdem z Warszawy dokładnie przestudiowałem mapę okolic i wiedziałem, że w Kiermusach jest elegancki kompleks wypoczynkowy, składający się z replik szlacheckiego dworku. Karczmy kamiennego kasztelu i czworaków. W takim miejscu łatwo było założyć bazę wypadową, nie zwracając na siebie uwagi. Czas nie był naszym sprzymierzeńcem. Miałem ciągle świadomość, że barbarze grozi realne niebezpieczeństwo. Jechałem szybko, na granicy przepisów. Droga na szczęście była pusta. Jedenastokilometrową trasę przejechałem w dziesięć minut. Na rynku w Tekocinie skręciłem w ulicy 11 listopada, przy której znajduje się posterunek policji. Po krótkiej rozmowie wyruszyliśmy do Kiermus w towarzystwie wozu patrolowego z dwoma policjantami. Za miastem trasa wiodła początkowo wśród malowniczych łąki i pól. Potem wjechaliśmy w ładny, sosnowy las. Dalej, po obu stronach asfaltowej drogi... Pojawiły się polany, na których stały pierwsze zabudowania turystycznego kompleksu. Ładne, drewniane domki kempingowe były zbudowane z ciemnych, drewnianych bali. Kilkaset metrów dalej zajechaliśmy na podjazd przed malowniczą, staropolską karczmą. Nad wejściem, strzeżonym przez dwóch drewnianych rycerzy, wiodącym przez wsparte na słupach podcienie porośnięte dziką winoroślą, widniał piękny, ażurowy szyld. Rzym. Tutaj? zapytał zdziwiony Piotrek. Bingo! zawołałem, rozejrzawszy się dokoła. Na parkingu, znajdującym się po prawej stronie, w towarzystwie kilku innych samochodów, stał ciemnozielony Opel. Czekajcie tutaj! poleciłem harcerzom. Poprosiłem policjantów, żeby pilnowali wejścia, a sam wszedłem do wnętrza. W przestronnej izbie gościnnej, przy drewnianych stołach, siedziało kilka osób. W przeciwległym kącie, pod oknem, spostrzegłem dwie znajome sylwetki. Podszedłem do nich. Witam, panie Twardowski. Bon i Orno, signorina Barbarella. Roześmiałem się, widząc ich zdumione twarze. Cóż za miłe spotkanie. Durentu sto po naszemu Twardowski. Nieprawdaż, mistrzu? Widzę, że wie pan już wszystko. Wybąkał prestidigitator, czerwieniąc się. Myślę, że przynajmniej prawie wszystko, stwierdziłem nie bez satysfakcji. A na pewno wystarczająco dużo, żeby tu, w Karczmierzym, powtórzyła się scena z legendy o pańskim sławnym poprzedniku. Tyle, że w rolę diabłów wcielą się tym razem dwaj policjanci. Czekają już na państwa na zewnątrz. To mówiąc, wskazałem widok za oknem. Durentus spojrzał w tamtą stronę, a jego oblicze zaczęło szarzeć. Chyba ze strachu. Nie możecie mi nic zrobić, odezwała się Barbarella. Jestem cudzoziemką. Zaraz skontaktuję się z moim adwokatem. Myślę, że i z tym sobie poradzimy. Wasz podwładny już zaczął sypać w białostockim areszcie. Jestem przekonany, że włoska policja bardzo się ucieszy z prezentów w postaci pani osoby. No, ale zanim poproszę tu stróżów prawa, domyślam się. Że już za chwilę poznam resztę naszych bohaterów. W tym momencie skrzypnęły drzwi wejściowe i w progu sali stanął Jerzy Batura w towarzystwie Brodacza. Na mój widok Jerzy skrzywił się, jakby połknął cytrynę. Witaj, Jerzy. Widzę, że nie spodobały ci się włoskie widoki, powiedziałem z ironią. Jak zwykle, wchodzisz mi w drogę, powiedział z wściekłością. Ale tym razem nie masz szczęścia. Moi ludzie obserwowali cię od samego początku. Udało ci się przejąć przedmioty znalezione przez Tobołka, ale teraz ja jestem górą. Nie rób głupstw. Wiesz przecież, kto jest w naszych rękach. Nachylił się nade mną, a jego wzrok upodobnił się do spojrzenia bazliszka. A teraz uważaj. My stąd wyjdziemy, a ty nas grzecznie przepuścisz, wysyczał. Bo jak nie, to pewna piękna pani archeolog. Nie musiał kończyć. Groźba była wystarczająco jasna. Odwrócił się na pięcie i skierował do wyjścia. To samo zrobili Durentus i Barbarella. Stojący przy drzwiach kompan batury wyjął z kieszeni pistolet i znacząco pogroził mi palcem. Na widok broni stojąca za barem kelnerka zaczęła piszczeć ze strachu. Otworzyłem okno i krzyknąłem do policjantów: prosząc, żeby przepuścili czwórkę złoczyńców, wychodzącą przed karczmę. Widziałem, jak idą szybko w kierunku samochodów. Brodacz wsiadł z Barbarella do Opla, a Batura z Durentusem do granatowego BMW. Chwilę później oba wozy z piskiem opon ruszyły. Wybiegłem przed karczmę. Panowie, zapinać pasy. Czeka nas ostra jazda. Zawołałem do harcerzy, wskakując za kierownicę. Włączyłem startery. Wciskając silnie pedał gazu, wystartowałem z brukowanego podjazdu. W ślad za mną ruszyli policjanci w patrolowym Polonezie. Obawiam się, panie Pawle, że nie mamy zbytnich szans na dogonienie tych ludzi. Mają klasowe bryki, a pański Trabant. Zmartwionym głosem ocenił sytuację Barnaba, cierpliwości. Ten wóz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa żeby to udowodnić. Nacisnąłem mocno na gaz. Pusta na szczęście szosa zaczęła coraz szybciej znikać pod kołami. Na tym odcinku droga była wąska. Nie mogłem więc zbytnio szarżować. Po dojechaniu do szosy prowadzącej do trasy Warszawsko-Białostockiej przyspieszyłem jeszcze bardziej. Policyjny Polonez powoli zaczął maleć w moim wstecznym lusterku. 100, 110, 120. 130. Piotrek ze zdumieniem obserwował strzałkę szybkościomierza, co u licha. Według mojej wiedzy to plastikowe pudełko. O, przepraszam. Ten pański samochód nie ma prawa jechać szybciej niż 120 km na godzinę. A to jeszcze nie koniec, odpowiedziałem, przesuwając przy kierownicy małą dźwignię. Trabant dostał w tym momencie jakby dodatkowego kopa. Na nierównej nawierzchni szosy rzucało nim intensywnie. Silnik pracował głośno, ale rozpędzony wóz wprost pożerał widniejącą przed nami wstęgę szosy. Jechaliśmy przez teren porośnięty po obydwu stronach lasem. Mijane drzewa zlewały się za oknami w jednolitą, zieloną masę. 140 wyjąkał barnaba. O rany on jest wspaniały. W perspektywie drogi ujrzeliśmy opla. Nie spodziewali się nas. Jechali szybko, ale bez szarżowania. Nie zmniejszając prędkości, zacząłem go szybko doganiać. Brodacz zauważył nas we wstecznym lusterku, bo również przyspieszył. Dojeżdżaliśmy właśnie do jakiejś miejscowości. Opel grzał przez wieś, nie zmniejszając w ogóle prędkości. I nagle stała się rzecz całkiem nieoczekiwana z zachełupy stojącej przy samej jezdni. Wyskoczył na środek duży pies. Brodacz chciał go wyminąć, ale zbyt energicznie skręcił kierownicą. Opel wpadł w poślizg, zarzuciło go silnie i zaczął obracać się do koła własnej osi. Chwilę później wpadł na pobocze i najpierw wyrżnął bokiem w słupek znaku drogowego, a następnie, wyłamując wyrwę w ogrodzeniu jakiejś posesji, wylądował w przydomowym ogrodzie, przewracając się na koniec na bok. O rany. Ale go zarzuciło, zawołał przejęty Piotrek. Policjanci się nimi zajmą. Trzeba gonić tamtych, odezwałem się, przekrzykując ryk silnika. Za wsią docisnąłem gaz do dechy. Trabant jęczał, rzucało nami niemiłosiernie, ale rwaliśmy ostro do przodu. Sam musiałem przyznać, że ten wóz jest wspaniały. Widziałem, jak przechodnie dębiją z wrażenia na nasz widok. Kilka kilometrów dalej zobaczyliśmy w oddali mały punkcik. Po paru minutach iście rajdowej jazdy przemienił się w BMW Batury. Jerzy chyba nie zorientował się z początku, że to my, bo udało nam się zbliżyć do niego na jakieś 50 metrów. Ale wtedy przyspieszył. Strzałka prędkościomierza przekroczyła liczbę 140. Droga na tym odcinku była dość wąska i jazda z taką szybkością graniczyła z szaleństwem. Drogawiła się zakrętami wśród sosnowego lasu. Była na szczęście pusta. Postanowiłem to wykorzystać. Docisnąłem gaz jeszcze bardziej. Zbliżyłem się do uciekających na jakieś 10 metrów i na zakręcie udałem, że chcę wyprzedzić BMW lewym pasem. Widząc to, Batura zjechał na lewo, żeby zablokować mi drogę. W tym samym momencie maksymalnie przyspieszyłem, zrównując się z BMW. I wtedy, jakieś 300 metrów przed nami, pojawił się na szosie potężny tir. Przy takiej szybkości rósł w oczach, w mgnieniu oka. Batura znalazł się w pułapce. Mógł jedynie albo zacząć z całej siły hamować, albo rozkwasić się w czołowym zderzeniu na tym ciężarowym potworze. Wybrał to pierwsze. Rozległ się gwałtowny piskopon. BMW zaczęło tańczyć w prawo i w lewo. W końcu obróciło się o 360 stopni, a Batura i jego kompan wylądowali w przydrożnym rowie. Widząc to, również zahamowałem z całej siły. Tir przeleciał koło nas, przeraźliwie bucząc klaksonem, głośnym jak syrena okrętowa. Po zatrzymaniu się błyskawicznie cofnąłem samochód, zatrzymując go w miejscu, w którym utknął Batura. Wyjąłem ze schowka pistolet gasowy i wyskoczywszy na zewnątrz, podbiegłem do BMW. Batura i Durentus szarpali się z zablokowanymi pasami bezpieczeństwa, usiłując wydostać się z wozu. Na wszelki wypadek, przez rozbitą szybę kierowcy, strzeliłem do środka. Gas łzawiący zrobił swoje. Po chwili obaj stali opierając się obok samochodu i oszołomieni tarli oczy, z których ciekły im strugi łez. Z oddali zaczął dobiegać do nas przeciągły ryk syreny policyjnego radiowozu. Szybko podszedłem do bagażnika BMW. Jednym szarpnięciem otworzyłem klapę. W środku, skulona z przerażenia, leżała skrępowana Barbara. Gdy rozciąłem jej więzy, z westchnieniem mulgi rzuciła mi się w ramiona. Przytuliłam okrą od łez twarz do mojego policzka i usłyszałem jej cichy szept: Dziękuję. Niecałą godzinę później siedzieliśmy z nią w gabinecie komendanta Miętusa. Policjant nerwowo chodził po pomieszczeniu. Pod przeciwległą ścianą, skuta kajdankami, siedziała czwórka schwytanych gangsterów. W uchylonych drzwiach ukazała się głowa posterunkowego buły. Panie komendancie, przetrząsnęliśmy wszystkie ich bagaże. Czyści jak pupa niemowlaka, zameldował szefowi. Mientus spojrzał na mnie pytającym wzrokiem. I co ty na to, Pawle, na twarzy Batury zagościł szyderczy uśmiech. Komendancie, proszę o przyniesienie tych bagaży tutaj. Parę minut później wokół biurka komendanta stało kilka walizek i podróżnych toreb. Mistrzu Twardowski, proszę wskazać mi swoje bagaże. Zwróciłem się do prestidigitatora. Zauważyłem, że na dźwięk tych słów przez jego twarz przemknął cień niepokoju. Otworzyłem największą ze wskazanych mi walizek. Zawierała magiczne sprzęty mistrza, używane do pokazów iluzjonistycznych. Nie zastanawiając się zbytnio, wyjąłem ze środka drewniane pudło średniej wielkości. Drodzy Państwo, zwróciłem się do obecnych, jakbym rozpoczynał pokaz magicznych sztuk. Nie jestem mistrzem iluzji, jedynie skromnym urzędnikiem ministerialnym, ale postaram się pokazać Państwu trik, który, mam nadzieję, poprawi nam humory. No, może nie wszystkim. Ostatnie słowa wypowiedziałem, spoglądając na szarzejące z wściekłości twarze czwórki siedzącej pod ścianą. Postawiłem pudło na biurku. Hokus, pokus! zawołałem, wykonując błyskawicznie czynność, której nauczył nas mistrz Durentus Weltwardowski w trakcie swego pokazu w knyszyńskim ośrodku kultury. Rozległ się cichy trzask ukrytej zapadni. Tylna ścianka magicznego pudełka uchyliła się, a ze środka zaczęły się wysypywać na blat biurka złote precjoza, odkryte przez nas w starej kapliczce. Wśród nich była również złota zapinka, znaleziona w dworskiej studni. — Twardziel, ty idioto! Mówiłem ci, że ten schowek się nie nadaje, batura wściekłym wyrazem twarzy rzucił się na kompana. Wezwani przez komendanta policjanci powstrzymali rozgorączkowanego baturę i odprowadzili całą czwórkę do aresztu. Zakończenie. Dwa dni później, w niedzielne przedpołudnie, siedzieliśmy razem z Barbarą w kościelnej ławce. Ksiądz proboszcz, na koniec mszy, wygłosił do wiernych krótkie przemówienie: Moi drodzy, na zakończenie dzisiejszej Eucharystii chciałbym wyrazić. W imieniu obecnego tu pana burmistrza i wszystkich zebranych, naszą niezmierną wdzięczność pewnemu warszawiakowi, którego pobyt i działalność w naszym królewskim knyszynie dały tak wspaniały rezultat. To mówiąc, ksiądz wskazał dłonią postument stojący u podnóża tablicy z wizerunkiem króla Zygmunta Augusta. Widniała na nim marmurowa urna z prochami ostatniego Jagiellona. W tym momencie poczułem. Że ktoś siada z mojej lewej strony. Odwróciwszy wzrok w tym kierunku, zobaczyłem uśmiechniętą twarz pana Tomasza. Moi kochani, kontynuował proboszcz, nie muszę chyba wspominać, że nie jest to jedyny plon tego pobytu. Odnalezione złote klejnoty z kolekcji króla Zygmunta Augusta staną się po konserwacji cenną ozdobą naszych muzeów. Panie Pawle, dziękujemy. Pańskie dokonania na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Na te słowa zebrani w Kościele wierni powstali z miejsc. Zwracając się w moim kierunku, nagrodzili mnie rzęsistymi brawami. A pan Tomasz serdecznie uścisnął moją dłoń. Pomrzy, w towarzystwie pana Tomasza i Barbary wziąłem udział w uroczystym obiedzie, wydanym na moją cześć przez burmistrza. Oczywiście. Nie zabrakło na nim moich trzech partnerów w harcerskich mundurach. Na koniec nadeszła smutna chwila rozstania. Staliśmy z Barbarą na parkingu przed urzędem miasta. Kilka metrów dalej, siedząc za kierownicą swego ukochanego Trabanta, pan samochodzik odwracał dyskretnie twarz. Pawle, jesteś wspaniały. Nigdy wcześniej nie widziałam tak doskonałego pokazu iluzji, powiedziała Barbara. Całując mnie na pożegnanie w usta, wymogłem na niej, że odwiedzi mnie w Warszawie zaraz po zakończeniu knyszyńskich wykopalisk. Skąd pan wytrzasnął takiego szatana? zapytałem pana Tomasza, sadowiąc się obok niego w trabancie. Mam go już od kilkunastu lat i jestem do niego bardzo przywiązany. Zawsze o niego dbałem. Kilka lat temu, jeszcze przed poznaniem ciebie, Ocaliłem pewnego kolekcjonera przed dużą stratą przy zakupie starego obrazu, który okazał się falsyfikatem. Ten z wdzięczności zafundował mi kapitalny remont mojej ukochanej mydelniczki. Zamieniono w niej wtedy stary, dwusuwowy silnik na jakieś odrzutowe cacko, wymieniono zawieszenie. Jednym słowem, zrobili z niej niemalże rajdowego bolida. Dobrze, że przynajmniej błękitną karoserię zostawili. Gdy już mieliśmy odjeżdżać z za budynku miejskiego urzędu, wysypała się wesoła gromada młodych piłkarzy podlasiaka. Podbiegli do naszego samochodu. Zostaliśmy otoczeni przez rząd roześmianych twarzy. Chciał pan nas opuścić bez pożegnania, panie trenerze? odezwał się do mnie Rafał. Nic z tego. Skądże znowu? Planowałem przyjechać do was na mecz inaugurujący nadchodzący sezon. Trzymamy pana za słowo. Przyrzeka pan, przyrzekam. A to prezent od nas, na pamiątkę naszych wspólnych treningów. To mówiąc, chłopak wyjął z za pleców błyszczącą nowością futbolówkę, na której widniały podpisy całej drużyny. W chwilę później, wychylając się przez boczne okno, machałem dłonią na pożegnanie stojącej na rynku grupie moich przyjaciół. Ich malejące sylwetki wkrótce znikły w perspektywie drogi. I tak zakończyła się historia trzech, przepraszam, czterech barbar, z których pierwsza była królową, druga przebiegłą intrygantką, trzecia gangsterem w spódnicy, a czwarta najpiękniejszym ze znanych mi archeologów i moją. No właśnie, kim? Pan samochodzik. Apel do słuchaczy: Jeśli odtwarzasz ten tekst. Oznacza to, że jesteś miłośnikiem przygód pana Samochodzika oraz Pawła Dańca. Od lat fascynuję się przygodami tych dwóch postaci, jak wiele tysięcy innych wielbicieli i wiernych czytelników. Postanowiłem wyedytować całą serię przygód, to znaczy tak zwaną czarną serię, która obejmuje około 200 tytułów z przygodami wyżej wymienionych postaci, w formie audiobooków. Plan prosty i w miarę wykonalny. Ale tu jest Polska. Niestety. Na utworzonym kanale udało się wyedytować około 80 części przygód, przeszło 1200 rozdziałów, na kanale znajdowały się również inne ciekawe pozycje, łącznie 2600 filmików. W ciągu półrocza kanał zanotował pół miliona wyświetleń i około 600 subskrybentów. I w tym momencie zaczęły się problemy. Jedno z naszych rodzimych wydawnictw które powstało całkiem niedawno, zaczęło rościć sobie prawa do praw autorskich, co dziwniejsze nie chodziło tu o najnowsze utwory, lecz o najstarsze, te napisane przez pana Zbigniewa Nienackiego. Jak wiecie, na YouTube można otrzymać tylko trzy ostrzeżenia odnośnie praw autorskich. Mój kanał otrzymał takie roszczenia dotyczące sześciu utworów napisanych przez pana Nienackiego, a wytypowanych przez wspomniane wydawnictwo. Automat serwisu automatycznie zawiesił mi kanał, i tak z powodu sześciu filmików zablokowano ponad 2000 filmików o różnej treści literackiej. Czekam na wyjaśnienie całej sprawy, ale z systemem mało kto wygrywa. Postanowiłem, że tak łatwo nie zniszczą tego co z takim mozołem budowałem. W związku z czym postanowiłem powtórnie wstawić swoje treści, tylko tym razem podzielę cały zasób audiobooków na kilka kanałów. A ten właśnie poświęcony będzie tylko i wyłącznie czarnej serii. Tyle odnośnie wyjaśnienia. Nie chcę tu wymieniać nazwy poprzedniego kanału i nazwy wydawnictwa, bo za chwilę znów będą problemy o pomówienie czy reklamę. Jedyne co mi pozostało, to dalej robić swoje i wstawiać kolejne odcinki przygód naszych ulubionych bohaterów i prosić was gorąco o subskrypcję i lajki bo to jedyne co motywuje mnie do dalszej działalności, dzięki subom, komentarzom i lajkom wiem, że nie marnuję swojego czasu, a ktoś korzysta z moich treści i poznaje kolejne fascynujące zagadki historyczne. Pozdrawiam serdecznie wszystkich samochodzikomaniaków, liczę na Waszą wyrozumiałość, a teraz, komu w drogę, temu wehiku i biorę się za kolejne odcinki.